ostatnich kilkunastu lat po wyjściu Polski do Unii Europejskiej polska prowincja zasadniczo pod kątem funkcjonowania infrastrukturalnego się zmieniła. Im plus, to widać jak się jedzie. Natomiast ze względu na to, że ubywa w naszym kraju mieszkańców, gorzej jest z tak zwaną szeroko rozumianą przedsiębiorczością. Jakie pomysły na zmianę tej sytuacji ma Związek Przedsiębiorców i Pracodawców? Spotykają się nam w jakiejś perspektywie ostatnich pewnie kilkunastu lat dwa trendy. Jedno duże wyzwanie, które pojawiło się z kolei w ciągu ostatnich kilku lat. Pierwszy trend, który miałem na myśli, to jest trend demograficzny, czyli trend związany z tym, że rzeczywiście Polaków nam ubywa. Według niektórych prognoz za kilka lat będzie już nas nawet kilka milionów mniej niż się przyzwyczailiśmy. Już ta wizja Polski jako 40-milionowego kraju, która nam się utrwaliła latami, w ciągu najbliższych kilku dekad bardzo możliwe, że przestanie być aktualna. Drugi trend ma charakter bardziej kulturowy, chociaż ma też oczywiście swój aspekt gospodarczy, i to jest trend kumulowania się ludności w większych aglomeracjach. To znaczy ludzie naturalnie wyjeżdżają do większych miast po to, żeby się kształcić, żeby tam korzystać z usług, żeby tam zarabiać pieniądze też często. To są dwa trendy, które się wydarzyły, natomiast mamy jeszcze jedno wyzwanie, które się pojawiło w ostatnim czasie i przy którym akurat rząd trochę w zły sposób dopomógł. To znaczy mamy do czynienia z istotnym wzrostem prowadzenia kosztów działalności gospodarczej, dotkliwym szczególnie dla mniejszych firm i szczególnie tych, które generują stosunkowo niskie obroty, czyli są ulokowane poza miastami. Bo tutaj tak, wzrost kosztów energii, wzrost kosztów półproduktów, surowców, a w końcu wzrost cen takich już regulowanych, takich jak choćby minimalna cena pracy. No i tutaj jest najlepiej widoczny ten rozdźwięk, wydaje mi się. To znaczy w Warszawie wydaje mi się, że wysokość wynagrodzenia minimalnego jest kwestią w zasadzie wtórną, no bo to jest, powiedzmy, wynagrodzenie spotykane znacznie rzadziej niż na prowincji, gdzie z kolei wysokość wynagrodzenia minimalnego jest istotną przeszkodą, zwłaszcza z punktu widzenia tych najmniejszych firm, które na przykład są prowadzone bezpośrednio przez właścicieli, którzy mają dwóch, trzech pracowników do pomocy. I teraz jak te dwa trendy i tę jedną tendencję, jedno wyzwanie sobie skumulujemy, to otrzymujemy obrazek, w którym w zasadzie coraz częściej w mniejszych miejscowościach nie opłaca się prowadzić małych działalności gospodarczych. I to niesie ze sobą dwa skutki tak naprawdę, może nawet trzy. Nie. Po pierwsze, ci właściciele, którzy jednak mają jakieś ambicje biznesowe i chcieliby działalność prowadzić, przenoszą się do innego miasta, być może mają takie możliwości, przenoszą się do większej miejscowości, tam, że mogą liczyć na ten większy wolumen sprzedaży, więcej klientów, mogą operować sobie marżą, dostosować do tego cenę, no i na koniec dnia gdzieś wyjdą na swoje. Drugi aspekt jest taki, że w tych miasteczkach, wsiach zaczyna, być może będzie zaczynać, bo teraz jeszcze tego nie widzimy, natomiast będzie brakowało jakościowych miejsc pracy, jakościowych miejsc zatrudnienia, no bo skoro nie mamy biznesu, no to tych wolnych etatów również nie posiadamy. No i po trzecie, to jest coś, co jest być może najmniej intuicyjne z tego wszystkiego, raczej najrzadziej o tym myślimy. Jeśli nie mamy tam biznesu, jeśli nie mamy tam restauracji, jeśli nie mamy tam fryzjerów, jeśli nie mamy tam kosmetyczek, placówek kultury i tak dalej, to nie mamy tam usług, których ludność potrzebuje po to, żeby po prostu jakościowo żyć, co jest dodatkowym elementem stymulującym ludzi do wyniesienia się z mniejszych miejscowości do większych aglomeracji. I teraz o ile tych dwóch dużych trendów prawdopodobnie politykami publicznymi nie przełamiemy, możemy starać się je modyfikować, starać się, żeby Polaków się trochę więcej rodziło, przyjąć jakąś racjonalną politykę migracyjną i w ten sposób uzupełniać te luki w ludności, o tyle ten trzeci element mamy wpływ, to znaczy wystarczy zaproponować korzystne rozwiązania i rozwiązania wspierające rozwój mikrobiznesu. I nie mówimy tutaj, to jest też ważne, o sektorze MŚP nawet jako takim. Bo w sektorze MŚP mamy też firmy średnie, które tak naprawdę w polskich warunkach można powiedzieć, że często są firmami postrzeganymi jako firmy duże, bo zatrudniają 150 osób, mają wysokie przychody, właściciele już są na tyle zabezpieczeni często kapitałowo, że nawet nie muszą żyć z bieżącej działalności zakładu, bo już mają to zaplecze zbudowane. Mówimy tutaj o mikrofirmach, czyli o tych przedsięwzięciach, które w zasadzie są prowadzone bezpośrednio przez właścicieli i których dochód na koniec dnia, ten po odliczeniu wszystkich kosztów prowadzenia działalności, jest tak naprawdę dochodem gospodarstwa domowego. O tych firmach mówimy. I dla tych firm należy znaleźć jakieś rozwiązanie prawne, które umożliwi im rozwijanie się, a w zasadzie no, prowadzenie po prostu
działalności, tak żeby właśnie w miasteczkach nie zabrakło nam fryzjerów, żeby nie zabrakło nam restauracji, żeby nie zabrakło nam sklepików. No i w odpowiedzi na to wyzwanie ZPP przygotował taki pakiet dla mikrofirm. To jest propozycja kilku rozwiązań. Są to rozwiązania o charakterze takim ściśle finansowym, no bo problem ma charakter finansowy i tutaj drobnymi usprawnieniami administracyjnymi nie doprowadzimy do tego, że ludzie będą te mikrodziałalności na prowincji prowadzili. Wśród tych propozycji znajduje się m.in. taka propozycja, żeby wysokość zwolnienia tego chorobowego była opłacana przez ZUS od pierwszego dnia, tak żeby pracodawca nie był tym obciążony. Proponujemy, żeby mikrofirmy, czyli te, które zatrudniają do 9 pracowników, zwolnić z tego obowiązkowego pułapu płacy minimalnej. No i to zabezpiecza nam tę działalność prowincjonalną przed nadmiarowymi, powiedzmy, albo nieproporcjonalnymi w stosunku do rozmiarów jej działalności wzrostami tej płacy, a wiemy już, że takie są zaplanowane. Proponujemy też celowane dla mikrofirm właśnie obniżenie pozapłacowych kosztów pracy. No tutaj mamy przestrzeń do ruchu choćby w zakresie składki rentowej. Mamy też doświadczenie z obniżeniem składki rentowej jeszcze przed kryzysem finansowym 2008-2009. Są takie głosy i takie twierdzenia w debacie publicznej, że między innymi ten ruch pozwolił nam przejść relatywnie suchą stopą przez tamten kryzys. No po prostu więcej pieniędzy zostawało w portfelach pracujących Polaków, więc być może ponowienie tego ruchu, może w większej skali, jeśli chodzi o stopień obniżki, ale adresowanej do węższego grona właśnie tych najmniejszych firm, byłoby w tym momencie dobrym pomysłem. Także no, to jest nasz postulat, to jest nasza propozycja, która ma na celu ratowanie mikrofirm, ale tak naprawdę na koniec dnia doprowadzi do tego, że te małe miasteczka i wsie nie będą nam się wyludniać w tak dramatycznej skali, jak może się to zadziać w ciągu najbliższych dekad. Jesteśmy przed wyborami. Niektóre partie polityczne proponują, aby drugi etat w ogóle był nieobciążany kwestiami fiskalnymi, ZUS-owskimi. Czy to jest też jakiś ratunek właśnie na poprawę sytuacji mikroprzedsiębiorstw na prowincji? To trzeba było prawdopodobnie głębiej przeanalizować i zobaczyć, jaka jest struktura pracujących w tego rodzaju firmach. Nie wykluczam, że na prowincji częściej ludzie podejmują pracę dodatkową, czyli poza tym swoim głównym źródłem utrzymania szukają dodatkowego i podejmują dodatkową aktywność zawodową. Oczywiście obniżenie gdzieś zobowiązań podatkowych wynikających właśnie z dodatkowej aktywności zawodowej no jest zawsze cenne. Głównie dla pracowników, którzy dzięki temu czują, że ich praca ma tę większą wartość wyrażoną przelewem na konto. Natomiast no to jest też teraz, analizując to na gorąco, pewnego rodzaju rozwiązanie cząstkowe. To, co jest z naszego punktu widzenia kluczowe, to, żeby mikrofirmy działające w mniejszych miejscowościach, na prowincji, na wsiach, miały taką przewidywalność i stabilność finansową zapewnioną przez system, który nie będzie wymagał od nich zapłaty wyższych zobowiązań, niż są one w stanie udźwignąć. W naszym przekonaniu realizacja tej naszej propozycji by temu sprzyjała. Polska gospodarka cały czas rośnie. Raz wolniej, raz szybciej, ale od tych zasadniczo kilkunastu lat mamy tendencję wzrostową. To też się w ilości osób zatrudnionych przejawia. Mamy prawie 17 milionów ludzi pracujących. Pracodawcy coraz bardziej narzekają na fundusz płacy, że on powinien być mimo wszystko, ale jakoś racjonalnie skonfigurowany na nowo. Być może, że właśnie z tego funduszu należałoby położyć większy nacisk na przeszkolenia, na aktywizację zawodową ludzi, tak żeby właśnie mogli z tego funduszu skorzystać. Czy ewentualnie Związek Przedsiębiorców i Pracodawców widzi tu jakąś przestrzeń do rozwiązań? My w odniesieniu do Funduszu Pracy mamy jeszcze inną propozycję. To znaczy rzeczywiście mamy ten fundusz, on gromadzi miliardy złotych. Tak naprawdę gdzieś ten plan wydatkowania co roku jest opiniowany przez Radę Rynku Pracy. Natomiast wydaje się, że to jest fundusz taki, który funkcjonuje trochę poza wyobraźnią dużej części Polaków i poza świadomością dużej części z nich. Nie mamy też weryfikowanej tak naprawdę skuteczności wydatkowania tych miliardów pochodzących z tego funduszu. Wobec czego nasza propozycja, bo bazujemy cały czas na tym, żeby zapewnić tym mikrofirmom pomoc finansową przez obniżenie ich wysokości ich obciążeń publiczno-prawnych. Nasza propozycja jest taka, żeby mikrofirmy po prostu nie płaciły składek na fundusz pracy. Tak, on jest i tak rozdmuchany, jeśli chodzi o wielkość.
w zasadzie w debacie publicznej nie pojawia się wątek bieżącego monitorowania tego, w jaki sposób są te pieniądze wydawane, na co, czy one są wydawane efektywnie. Jest tak duże prawdopodobieństwo, że przynajmniej dużej części Funduszu Pracy, gdyby nagle nie było, prawdopodobnie społeczeństwo tego nie zauważyło, tak? No bo nie śledzimy tego na bieżąco. Więc w naszym przekonaniu nie byłoby dużym problemem, zwłaszcza teraz, gdzie Fundusz Pracy, tak jak sama nazwa wskazuje, jest związany właśnie z zadaniami na rzecz aktywizacji zawodowej i tak dalej. No teraz mamy największą liczbę pracujących w historii, najniższe bezrobocie w historii. Problem raczej z tym, żeby pracowników ściągać do gospodarki, niż z tym, żeby ci, którzy już tutaj są, byli szczególnie aktywizowani. Więc wydaje się, że można spokojnie przeskalować wielkość tego funduszu w dół, pogodzić się z tym, że będzie w nim mniej pieniędzy, a pozwolić po prostu mikrofirmom działać. I nie karmić się takimi mrzonkami, że one nagle staną się firmami małymi, średnimi, a potem korporacjami. No bo jeśli ktoś prowadzi małą restaurację w 30-tysięcznym miasteczku, to on nie ma zamiaru otwierania franczyzy na cały kraj. On chce po prostu utrzymać siebie i swoją rodzinę na relatywnie dobrym poziomie. I regulacje prawne powinny mu to umożliwiać. Ustawa o rachunkowości, z tego co mówią specjaliści, w tej chwili chyba ma już ponad 8 tysięcy stron i cały czas to rośnie. Dla mikroprzedsiębiorcy czy samozatrudniającego jest to też jakaś bariera psychologiczna, że jeśli się wejdzie w ten oficjalny układ, a więc poza szarą strefą, to znowu tutaj będzie na karku kwestia takiej bojaźni o rzeczy formalno-prawne. Czy też nie należałoby tutaj absolutnie uprościć system tak, żeby odciążyć tego zatrudnionego od tej obawy? W naszym przekonaniu sytuacja jest taka, że w zasadzie powinniśmy mieć dwa albo trzy, powiedzmy, takie reżimy prawne dostosowane do faktycznych możliwości konkretnego podmiotu. Jeśli mówimy o tych najmniejszych firmach, czyli tych, które są prowadzone bezpośrednio przez właściciela, zatrudniają kilka osób, to tam naprawdę nie ma potrzeby, żeby tworzyć dla nich akty łącznie opiewające na kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy stron, bo pewnie gdybyśmy sobie zsumowali te wszystkie przepisy, które powinien teoretycznie znać przedsiębiorca, na pewno musi się do nich stosować, to tyle by wyszło. Nie ma tam żadnej potrzeby, więc tutaj ten system powinien być hiperuproszczony. Później mamy taki rodzaj działalności, które już urosły, czyli są, powiedzmy, nadają się do tego, żeby się przekształcić w spółkę, ale cały czas jest to spółka niewielka, więc nie ma takiego powodu, żeby stosować do nich te same kryteria co do wielkich korporacji. Więc oni pewnie na jakiejś uproszczonej rachunkowości, pewnie zredukowanych obowiązkach powinni funkcjonować. Ja mam ten reżim dla dużych, gdzie rzeczywiście już firmy, które osiągają bardzo dużą skalę, powinny wchodzić. Więc oczywiście tak, tutaj to uproszczenie regulacji, między innymi rachunkowych, odnoszących się do mniejszych podmiotów, jest kierunkiem, na który też zwracamy uwagę.